Przyjechałam z Poznania w dniu dzisiejszym na dyskusję poświęconą rozwiązanemu konkursowi, który dotyczył wyboru najlepszej pracy na pomnik upamiętnienia żołnierzy wyklętych, mauzoleum, panteon, różnie to jest nazywane, na kwaterze EU zwanej Łączką. Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Zgłoszeń było ponad 90, wpłynęło prac w terminie 48 i te prace były rozpatrywane. W przeważającej większości te prace były na wysokim i bardzo wysokim poziomie. Konkurs mocno obsadzony przez 40 parę zespołów architektonicznych. Konkurs, który wydawało się, że się udaje, dlatego że pierwsza nagroda, rzeczywiście to bardzo dobra praca. Do nagrodzonej pracy, wybranej pierwsze do nagrodzenia pierwszą nagrodą, podtrzymuje to nadal bardzo pięknej i bardzo wartościowej pracy, która zyskała duże uznanie i akceptację sądu konkursowego, wpłynęły zastrzeżenia odnośnie naruszenia praw autorskich innych architektów. Jest to plagiat projektu niezrealizowanego w Sztokholmie, no ale jest to plagiat. W związku z tym oczywiście nie może on być realizowany i tutaj stanie sąd konkursowy wobec konieczności podjęcia zupełnie nowych decyzji. Nie ma takiej możliwości, żeby takie absolutnie dyskomfortowe zdarzenie uniemożliwiło nam wykonanie panteonu i mauzoleum na Łączce na dzień 27 września bieżącego roku. W dniu 23 o godzinie 12 zbierze się sąd konkursowy, który w tej sytuacji podejmie decyzję, bazując na opiniach prawnych, jakie mamy do wykorzystania w myśl ustawy o zamówieniach publicznych. Powszechnie wiadomo, że my w tej chwili możemy zbudować panteon, mauzoleum z miejscem na pochówek wszystkich trumienek, z wszystkimi szczątkami tych odnalezionych, na razie na jednej tylko części, tej, z której już wyekshumowane zostały wszystkie szczątki. Nie wyobrażam sobie, że na pogrzeb 27 września się odbędzie i szczątki dotychczas wydobyte zostaną pochowane, kiedy tuż obok, pod ścieżką czy pod innymi grobami znajduje się jeszcze kilkadziesiąt szczątków żołnierzy wyklętych, do tej pory niewydobytych. Powinni do tej ziemi wrócić, ale wszyscy razem, a nie w dwóch częściach. To miejsce będzie ekshumowane w trzecim etapie prac ekshumacyjnych, za który odpowiada Instytut Pamięci Narodowej. Mamy nadzieję, że w dość rychłym czasie, ale też nie jesteśmy w stanie odpowiedzialnie powiedzieć w jakim. Wiadomo, że od kilku tygodni nowelizacja prezydencka stosownych aktów prawnych umożliwiająca usunięcie, przeniesienie tych pochówków późniejszych, tych grobowców późniejszych, czyli otwierająca drogę do zakończenia ekshumacji. No mamy nadzieję, że przeszła już przez komisję sejmową, no mamy nadzieję, że to jest kwestia naprawdę kilku miesięcy. Mnie osobiście nie zależy na tym, żeby był pogrzeb akurat 27 września. Czekałem 65 lat, mogę sobie poczekać jeszcze do chwili, kiedy nareszcie wyprowadzi się z Łączki tych, przy pomocy których maskowało się zbrodnie.